Dzień dobry, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z Aliens Fireteam Elite. Chciałem porozmawiać z Parkiem. Cześć, Park. Jak tam? All right. Here's a speech. Pay attention. I'm in the middle of six annoying things, and neither of us want you to become number seven. When you boarded, you got four basic field kits. Solid armored equipment, no frills, enough to do your job. You got setups for rifle, heavy weapons, tech, and medical. Based on the missions you complete, you get assigned requisition credits. You come to me, ask for the equipment, and if you got the credits, I fabricate it for you. You can requisition new weapons, or attachment for weapons, or consumables, special ammunition, sentry guns, mines, whatever. I let Marines pick their own gear. You deploy with the wrong shit, you're the one who bites it, not me. Talk to your fire team. Work out who's doing what. So long as your rep's good, I think we can come to an arrangement. Specjalne przedmioty. Mamy 45 kwirep. Nie wiem, co jest kwirep. Nie mam powiedzieć, co to jest. Teraz ważna rzecz. Chwila. Konfiguracja. Ekwipunek. Oddział. Ustawienie. Oddział. Czy ja mogę? Heard the new track by Left Upwell? Love. Is it legal? To zasoby. I mean, if it's illegal, I a mam wyposażenie jeszcze. Spadek obrażeń. Fajnie to jest rozpisane. Kurczę. 4800 zaopatrzenie to jest. Aha, czy mam różne ulepszenia? Moduły, tłumik, atuty, przedmioty, kup, ok. A jedna rzecz mnie interesuje, czy ja mogę kupić? Czy ja mogę kupić jakieś specjalne dodatki? Mam 45 tego. To mogę coś kupić dodatkowo, kartę wyzwań. Trzy losowe mutatory misji. A, czyli są jakieś ulepszenia. Bad call. Let's rock. Ale czy ja mogę kupić za prawdziwą gotówkę? Zdania taktyczne są jeszcze, okej. Okay, czyli mogę codzienne misje robić jeszcze, tak? No dobra, ale... Zobaczmy inaczej. Wejdźmy na... ekran główny, sklep. Wyszukajmy. O, jest Aliens. Dobra. Czy ja mogę dokupić jakieś przedmioty? Weteran pakiet, co to jest? Jakieś kolory dostajesz? 9 randomowych challenge cards. Chyba tutaj nie ma nic takiego. Chyba nie jest to. Czy w Season Passie, który kosztuje aż 144 zł, jest coś takiego? Nie ma nic takiego. Chyba w takim razie nie można kupić żetonów. Jeszcze. Pamiętajcie, jeszcze. Pamiętam, że na czas... Jakie to gry robiły? Kurde, nie pamiętam nazwy. Kurczę, nie mam pojęcia, powiem szczerze, nie pamiętam. W każdym razie były takie gry, które na czas recenzji, czy tam czasu recenzenskiego nie było. Mikrotransakcje, na przykład, nie wiem, miesiąc po premierze, jak już wszystkie recenzje opadły, to nagle pojawiły się mikrotransakcje, więc to, że teraz nie ma, nie znaczy, że ich nie będzie. Albo przynajmniej może ja ich nie znalazłem, też tak może być, nie wiecie, jak to jest. Może gdzieś tam są na razie schowane, a dopiero później wyskoczą, nie? No ciekawy jestem. Zobaczymy. Na ten moment nie widzę. Więc trzeba farmić w grze. Jestem Ibrahim Sabani.
Colonial Marines Intelligence, Surveillance and Recon Service. Yes, most Marines call us Commissars. No, we're not as bad as you've heard. Katanga has over 80 years of history, but the interesting bit is from 25 years ago. Its owner seeks some company, reported the refinery was destroyed. Yet, here it floats, in a system controlled by Sigson's rival, Weyland Yutani. Widzę, że tutaj jest sporo lore do pokazania. We compile information on threats to United America. Później jest to najciekawszy sposób przedstawiania, bo gościu czyta, ale na obrazie stoi jakby słup soli. Rozumiem, cięcia budżetu. Pewno lepiej każdy cent wydać na gameplay, a nie na... na animacji gadania, że to nie jest najważniejsze. That was a joke. We joke sometimes. In the previous century, they were a moderately large interstellar corporation. They even had aspirations of competing with Weyland Yutani. Sigson invested heavily in space facilities. Dobra, ale okej, okay, pomijmy to już. Idźmy misję robić. Idźmy klepać misję. No i myślę, że to jest to całe mięso, które chcemy jak najlepiej poznać. To jest nasz hub. Ciekawy jestem, czy jakbyśmy mieli tutaj we trójkę połączeni, bo do trzech graczy może grać online. To jestem ciekaw, czy oni tu by biegali po tym hubie, czy nie. Każdy tutaj porucznikiem mogę pogadać. Look at this cabling! I swear, one day I'm going to strike. Dobra. Drugą misję weźmy. Hanako is somewhere up on Katanga's mainframe decks. Tak jest. He's been searching for a safe place to hide from all the Xenos aboard. A nie zmieniłem poziom trudności na normalny. Okej. Okay. No, trukamy na łatwym. Okej, okay, spoko. Więc musicie brać pod uwagę to, że gramy na najłatwiejszym poziomie trudności z tej gry, więc być może wyzwanie będzie mniejsze niż powinno być. Że przy pierwszym podejściu wyprzyłem i nie poszedłem do windy i walczyłem tak nieskończoność, aż umarliśmy. To niestety zmniejszyłem na łatwy, ale to już historia z poprzedniego odcinka. To już jak chcecie załatwić, czy warto kupić gierkę, to tamtym epizodzie. A w tym epizodzie skupiamy się na tym, jak ta gierka prezentuje się na PlayStation 5. Przede wszystkim zacznijmy od podstaw. To jest to, co wspominałem już w poprzednim epizodzie. Nie ma tu wsparcia dla adaptacyjnych triggerów, więc feature'y z PS5 nie są wykorzystane. Nie mam porównania, jeżeli chodzi o grafikę z innych platform, ale możecie to sprawdzić, ponieważ nagrałem ten gameplay w 2K 60 FPS-ach, więc pewnie możecie gdzieś tam porównywać z innymi nie wiem, platformami czy coś tego typu. W każdym razie gra nie wygląda wybitnie, gra wygląda dobrze, wygląda rozsądnie, wygląda tak jak strzelanka, wydaje mi się, online powinna wyglądać, czyli jest przejrzysta, że widać, co tu się dzieje. Kiedy przeciwnik ma wyjść, to widzimy przeciwnika, nie? I to jest super wartościowe, uważam, że to jest mega ważne. Fajnie, gra jest przepiękna, to jest super fajne zawsze, ale to jest strzelanka, w której masz widzieć przeciwnika. Nie jest horror, więc jeżeli chodzi o to, jestem zadowolony. Gra też nie jest sprzedawana w pełnej cenie, więc też pewnie nie powinniśmy oczekiwać, chociaż możemy, żeby ta grafika była na najwyższym poziomie. Honecker, you read? Yeah, lot clearer. Listen, to get to me, you'll have to go through the network security room. I locked down the deck. The override's in network security up in the ops center. No, trzeba przyznać, że te lokacje są bardzo ładne. W sensie fajnie to wygląda. To jest dopiero pierwszy zestaw misji, więc pierwsza kampania, która jak widzimy będzie miała trzy misje. Czy to jest pierwszą przed chwilą, teraz drugą. Pewnie uda nam się jeszcze trzecią, uda nam się przejść też w dzisiejszym odcinku. Zastanawiam się po prostu, czy ta gierka w drugiej kampanii pokaże nam zupełnie inną lokację, czy to po prostu będzie inny zestaw misji. Jestem ciekaw, czy te lokacje będą bardzo różne od siebie. Wydaje mi się, że to zależy też, jak ta gra będzie się... Tak jak będzie się starzeć, nie? To jest bardzo ważne. Oh, I'm glad
I can see you on my monitors now. Wait! Xenomorphs! Heading to you! Xenomorphs! To jest left side. A to jest left side, dobra. Wiem, kto podaje takie rzeczy w left side, prawy side. Brakuje mi na tym randarze, żeby był kompas jeszcze podłączony. Dzięki temu moglibyśmy mówić, nie wiem, no, na przykład godzinowy taki, wiesz, podział. Bym mógł powiedzieć, że no 6 godzinie, nie? A tak to mówi left side. No i to left side mi nic nie mówi zupełnie. To znaczy, że po lewej stronie, że gdzie to jest po lewej stronie. Mogliście tego spluwacza ogarnąć? Oni mogliby to wejść pod to, żeby... Okej, okay, nie chcecie, to nie chcecie. Dobra, kij z wami. Jesus Christ. Wow! Our fights in Paula Station went... Turecka apteczka, to nie mogę wziąć, bo jestem uleczony. To nie jest największy przypał, jaki może mieć gracz. Kiedy widzisz apteczkę, nie możesz jej podnieść. Wiesz, ta apteczka regenerowała mi moją maszynkę, naprawdę w domu. Ja to rozumiem, żeby to nie regenerowało mi o, nie wiem, 3000, a na przykład 1500, bo rozumiem, że nie wiem, ile apteczka leczy. No tyle, ile apteczka leczy, żeby o tyle mi odnawiało w mojej maszynce. To już byłoby git. Albo połowę tego, no kurczę, też byłoby okej. Listen. No, ale myślę, dziabne, co? Wiedziałem, że jak tu jest przejście, to coś tu będzie. Tak, to jest takie klasyczne. Acid on the deck. You're back. Your work, Doc. They've been trying to get at me. I rigged the pipes. Got a mechanical failure in the door. Ambush in the rear. Sentry gun ready. Jaka fajna wieżyczka, kurde. Mogę ją podnieść? Niestety nie mogę jej podnieść. Proszę mi bez takich, że ja sobie nie mogę po prostu... Niech strzela tam. Working Joes. Ain't those Seeksin robots? Yeah, well, Seeksin used to own Katanga. In front! And behind! Front and behind. Bo podoba, że nie ma przejścia w lewo. Bo wszędzie są, wszędzie.
So, the halls between you and me are 120 below zero, so... you'll have to cut the refrigerant to reach me. It broke the valve. Tossed the wheel in a side room. Sorry. Port station ready. Myślę, że oni się nie mogą uprzeć i nie mogą leczyć się po prostu, tylko muszą... Muszą z jakiegoś powodu zawsze... biegać, nie? Znalezienie zaworu. No, jest nie tutaj. Ambush. Jesus. Chroncie mnie. Osłaniajcie mnie, błagam, team. Oni i tak nie biorą apteczek, więc ja się uleczę, wezmę apteczkę po prostu, bo trzeba byłoby marnować. No właśnie, a na mnie zawsze skakują, bo jestem chyba graczem. Znaczy podejrzewam, że to dlatego, że jestem graczem. Nie wiem. Może bez powodu. Prawej? No w końcu się uleczyli, tylko szkoda, że już dwie apteczki minęliśmy. No dobra, może jedną. Jedną zużyłem tak specjalnie jeszcze, czyli tak dwie naprawdę były takie do ogarnięcia. Oni mieli z połowę życia, więc... Ja nie wiem, czy warto było. Sorry. Again, it's just... There's one Xeno that... Seeing it, I think. Oh, wow. Maybe I'm just. I don't know. I haven't slept. I reset the access code to the server core. The lock's disengaged. Great.
You're good to go for... Oh, you're about to get eaten! Look up! Look up. Idą, rzeczywiście. Znajomiste są te wieżyczki, które mam do blokowania. Kurczę. Szkoda, że to nie jest moja stała umiejętność. Chętnie. Trzeba je farmić. A zawsze jak coś farmisz, to zawsze znajdzie się gracz, który jak to znajdzie, to nie będzie tego chciał używać, więc... Zawsze problem. Rearming. Czyli gościu wysadził granatem swojego kumpla praktycznie, ale dobra, okej. Okay. Liczy się, nie? Rearming. Monika przyszła. What the fuck? A to nazywa się Monika. Station ready. Monika, to ty? That one knows me. Followed. Dawaj, poleczmy się. They made it in the lab on LV-895. It came up here with us. We didn't know until the woman who, the one it came out of, her name was Monika. To ona. To była Monika. Dawaj, Aftoria. Wieżyczek więcej? Mina przeciwpiechotna. Łee. Dron oceny wrażliwości. Co? Wait, what? Daj, do czego to jest? Grabbing ammo. Grabbing ammo. Takes a couple minutes. Xenos will be drawn by the noise. Vibration, whatever, they'll come. Najgorzej. Locks are dropping. I hope you can. Good luck. They're coming. Good luck, they're coming. Port station ready. No i teraz będzie ich leczyć, nie? Skoro to jest ostatnia, prawdopodobnie ostatnia faza, no to użyjmy to.
Co mu się stało? Zablokował się... Ktoś się powiesił. Holy shit, to nie jest friendly content. Żeby obcy był friendly content, ale... Wiesz, na co się obcy, to jest przesada. Dzień. A, jest. Monica. She's back. Chica, she's back. Ach, to Monika. Monika? It's over. Oh, God. It's over. Dobrze. Weźmy więcej reputacji i więcej zaopatrzenia. No i super. Karabin. Ranga. Zabójstwa. Misja. Dobra, kontynuujmy. Lieutenant Ko will bring our dropship into one of the refinery hangars. Escort Honecker down to us for... A fuck, nie zmieniłem broni. A, przypał. Doc, take a sidearm. Fire team. Honecker don't have any VA suit. Oj, teraz mamy cztery osoby. O, nie mogą go zabić. Czyli to jest escort mission jednak. Jesteśmy teraz na niższym poziomie. No, wcześniej byliśmy tam u góry, teraz jesteśmy tu na dole. Ja myślałem, że jakaś lawa na dole jest, a tutaj jest woda. Czy, kurwa, nie wiem, czy to jest woda, jakiś płyn. Może jakiś płyn, może jakaś ciecz chłodnicza, to też tak może być, nie? Niekoniecznie to musi być woda, nie? Niekoniecznie. I can't aim for shit, but I could shoot. I can shoot. Swarm coming in. Gościu, tam się tak nie wpierdalaj, bo jak ty zginiesz, bo się tak wjebałeś, to już będzie twoja wina, okej? Okay? Ja nie biorę odpowiedzialności za cywili, którzy tutaj się wjebują. A ja ten, gość nie ma skafandra, więc pewnie jest mięciutki jak bułeczka z masełkiem, nie? Pewnie ksenomorfy będą wychodziły łatwo, jakby to powiedział Koksu, jak mamusia w tatusia. Koksu jest jedną z osób, która przychodzi na streamy, więc pozdro. Pozdro, Koksu! Wiem, że to nie obejrzysz, więc mogę cię obrażać i wkładać ci usta, nie twoje teksty, ale hej! Nie jesteś w stanie się obronić.
fragments. We'll bypass below decks. Zapraszam na streamy, zapraszam. Streamy od poniedziałku do piątku 19:21. Na YouTubie na żywo i na twitch.tv/ptakonline. Zapraszam serdecznie. Będziemy grać między innymi w tą gierkę, premierowo. Jak najbardziej. Down, 8 flights. Subdeck 3A. Ja dobrze idę w ogóle? Chyba tak. Ale tyle schodów jest, że ja pierdzielę. Jo, deputa. To jest kurwa? Tak, to, tak, tak można by to przetłumaczyć? Jestem ciekaw. Aha, idzie ekipa. Remontowa do bicia. They're in the ducts. To mówię nawet wentylacji. Chyba naturalne środowisko dla ksenomorfów, powiem szczerze. Wszystko już załatwiajmy ich, załatwiajmy. Dobrze. Zaraz na apteczki, że zużyję swoją. Tam wezmę kolejną, bo... No właśnie, bo widzę, że jak idę pierwszy, to już... Trzeba się skupić. Backup generator. Ale podoba mi się, jak ta lokacja się rozwinęła, że widać, że ta lokacja trochę ma inne rodzaj podejście, że to już jest odrobinę. To nie jest, nie będę gadał, że tutaj, że to jest zupełnie inna lokacja, ale widać, że tu jest trochę inne podejście jest. Uleczcie. Uleczcie ziomeczek. Weźmy to. Weź ammo. Teraz uleczmy tego gościa. Wziął i nie umarł. Zresztą wszystkich na maksa uleczymy. Dobra. Wieżyczka jakaś dodatkowa? Naboje zapalające. Okej, okay, kumam. Fajnie, ale... Ja nie potrzebuję tego w tym momencie. Uwaga, wrogi atak. Upsi. That woke some friends. Let's rock. Dostaliśmy jakąś broń w poprzedniej misji, więc jestem ciekaw, jaka to jest broń. Teraz tam Alfę zabiją. Left side.
Możecie go zabić, błagam. Dzięki. Może do swoich nie mogę strzelać. Jest tu, ile bym swoich postrzelił już. Doors got power, but they're locked down. Esther? A 16 million digit cipher. Port station ready. Perhaps check the logs of the maintenance synthetics? Dobra, lecimy. On ubrał już? A nie ubierze teraz, bo nie ma... Aha, nie zrobi tekstury, że kiedy on to ubiera. Czyli on to dopiero ubierze, jak będziemy wychodzić? Bo to jest dla niego skafander, jak rozumiem. Prowler. It's coming right for us. Get it off. Pomocy. Zawsze to samo. Gdzie on jest? Come on, boy. W takich grach zawsze panikuję, nie potrafię się jakby tak skupić, żeby celować tak, wiecie, ze spokojem. Jestem tym typem gracza, który jak się dzieją takie rzeczy jak tutaj, to ja się czuję, jakbym był takim amatorem, który to jest. Ja nie jestem nigdy zawodowcem, jestem zawsze amatorem, że o mój Boże, idą na mnie lat, nie wiem, gdzie mam strzelać. Tak za każdym razem. Dzięki temu jest lepsza wczówka, ale granie gorsze. Więc gry multiplayer zawsze dla mnie odpadają, bo ja za bardzo jestem, wiesz, taki rozruszany. Wszystkim, co się dzieje. Oh, fucking hell. Już? Ten jeszcze tam. Kluwek się trafi jeden. Clear. Amunicja może gdzieś jest? Nie widzę amunicji nigdzie, cholera. Dobrze. Ała. No response from Hangar Delta's ALS. Diverting to Epsilon. Grabbing ammo. Another swarm rolling on your position. Another swarm. Another swarm reaching your position. Nie wiem, czy powiedziała reaching w sumie. Nie można na różne sposoby to powiedzieć. Anyway, Roger Dot. Station ready. Gdzieś? Keep moving, fire team! Keep
dobrze idę? Chyba. I would be pleased to assist. Ała. No co, my nie zbieramy kombinezonów, tylko jakiś dostęp do pamięci zbieramy? Co to jest? My po prostu bierzemy od nich, aha, informacje z nich bierzemy. Scanning. Negative result. Ja się zgubiłem z tym wątkiem. Za bardzo strzelałem, a za mało się skupiałem. No dlatego w takich gierkach fabuła nigdy jest rozbudowana, bo weź tu się skup na fabule, jednocześnie na strzelaniu w nich. Jeszcze raz tutaj muszę iść. Czy ja nie byłem tu? Że mi się zlewa już. No. Is there another? Tak, jest, jest. Chyba tak. Sending you the door code. Here we are. Hacking the door. I dodam po kolana w wodzie. Nie wiem, czy oni mają, czy mają kolana? Nie wiem. Monomorfy mają kolana. Boję się wchodzić na Reddita, bo mogę się dowiedzieć, że mają, albo gorzej, nie mają. Prawie? Prawie. So, we're safe. Nie. Jeszcze nie jesteśmy safe. Jeszcze będzie jedna fala. Będzie ostatnia pewnie jakieś takie wytrzymajcie, bo zaraz przyjedzie statek prom slash samolot slash nie wiem Święty Mikołaj, kurwa, ktokolwiek, nie? Gościu od Hanuka. Kto przynosi prezenty na Hanuka? Czy przynosi ktoś prezenty na Hanuka? Czy na Hanuka przynosi prezenty? Nie wiem. O, jest taka ignorancja straszna. Niespecjalnie, w żadnym wypadku. A czy w Islamie jest jakieś takie rozdawanie prezentów? Nie wiem. Zbadanie hangaru Delta. Dobra, lecimy. Ta lokacja hangarowa wygląda tak, jak zapamiętałem lokację w Aliens vs. Predator 2012 roku. Replenish the hive, then eggs back down for experiments. They bred Xenos. Come and hear this. Nie, czy ona będzie narratorem, ta babeczka nasza, każdej kampanii, czy tylko w tej jednej kampanii ona jest narratorem, albo w innej już będzie ktoś inny. Ciekawy jestem. I have no link to Pryfly. I can't run the launch sequence by remote. Jesteś na platformie, dobra, lecimy. Platforma! I? Start depressurization when you are ready. Oh no. When you hit that, every Xeno in the vents will pour out. Rosiatka. Tomat strażniczy. No. No, I want to help. Out here. Well, don't fucking die on us now. All right, here we go. It's a big room. This will take time. Right, dobra, lecimy. Wyciszka już coś widzi. Keep them off us. Offline yourself home. Który się już wczuł i chce nam pomagać. Nowy członek Fireteam Elite. Może na razie będzie Fireteam Junior. Później Mid, później Senior, później dopiero Elite.
Jeszcze nie ma na stanowiskach IT opcji Light. Zaraz po seniorze. W sumie stawmy to, niech to się zużyje już za różnicę. Nasz granat był? Mam nadzieję. Jak się okazało, że chcą morfy rzucają granatami, to bym się zdziwił. Ten tam się zaciął. Jest. O, tak, ale go osłoniłem. Bo gdyby to nie był bot, to by dziękował. Ale jest botem, więc nie dziękuję nawet. Też te boty powinny używać emotek. Co tak randomowo, tak, o, dzięki. Tak jest. Albo kciuk w górę. Albo kciuk w dół, nie wiem. Te boty by się przydały do reklamowania tego kontentu, tego dodatkowego. Oh no, 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 no. Mam zrobić rzeczy, że ona coś powtórzyła. Anyone co? Still seeing no pressure on the bay doors. Nie słuchałem dialogu, byłem skupiony na biciu się i nie wiem. Ona prosiła, żebyśmy coś zrobili? Nie wiem. No nie, ona coś na pewno chce. Musisz kliknąć. Coś powtórzyła, dlaczego? Tam coś zrobić z tym ciśnieniem? Tam coś. Zwiększyć ciśnienie. Jak mam zwiększyć ciśnienie? Chyba tam na dole, no. Tam coś. Co mam zrobić, gro? Hello, somebody get eaten on the way to hydraulics? No nie wiem, gdzie mam iść. Kurwa. Nie wiem, co mam zrobić. Ha, chyba, że tam jest na dół. Czekaj, tam jest chyba na dół przejście. Dobra, idę tam. Shut the fuck up, już cię słyszę. O Jezu. Zamiast powiedzieć, jak mam tam iść, to ona mi mówi, coś tam trzeba zrobić. O fakt, muszę mi się mówić niedobrze. Ała. Ja bym chciał, naprawdę bym chciał coś zrobić. Ale niech mi tu ktoś pomoże. Chętnie bocie bym to zrobił. Kurwa. Bo na dole, naprawdę na dole. Jezu, powinna być jakaś strzałka, że to jest na dole, naprawdę. Taka, wiecie, strzałka w górę, w dół. Nie pamiętam, gdzie, w jakich grach to było. Chyba w GTA to było zazwyczaj, nie? Że misja jest piętro niżej, nie? To by bardzo ułatwiło sprawę. Shore party, deactivate
O, patrzcie, teraz widzę. On mi pokazuje tak realny kierunek. Tamto mi pokazało jakby słabe miejsce. A nie wziąłem amunicji. Fuck, to był trochę przypał. Karolin by się lepiej spisał. Ale tu nikogo nie ma, więc sus. Co to było? Ty się przerażasz, że więcej ludzi przychodzi? Czy więcej ziomków do zabicia, a to my tu walczymy. Jeszcze potrzebuję, żebym zrobił? Nie, nic nie mówi. God damn you, game. God damn you! Błagam cię, gro, ogarnij tutaj kupeczkę. Daj mnie się zabić. Kurwa, co? The final co? Wait, jestem prostym kurwa żołnierzem Fireteam Light. A wy chcecie, żebym ja coś tam porobił, no? God damn you. Mówiłem z dwoma półgłówkami, które zachowują się byli botami, nie? Halo? Takie pro? Czy mają taką białą skórę, byłyby manekinami? Czy ja nie walczę z manekinami? Oh, fucking. Get eyes on this. A, jakby rozumiem pewną sugestię. O, fucking. Fuck. Fuck. Okej. Okay. No, mógłbym was podnieść, ale jakby... Jebać to! Szybko. Zanim on zginął. Holy shit, wystarczyło dobiec, póki zginął. Póki nie zginął, przepraszam. Uff, okej. Okay. Trochę za długo to robiliśmy, ale it's okej. Okay, it's okej. Okay. Udało się. Nice. Doświadczenie. Prawie kolejny poziom. Nice. Prawda wygląda jak manekiny. No, pani ukończona. A chciałem powrócić do bazy. Klana szczęka. Czemu to służy? Nie wiem. Almost like what Hanukkah had to say. Waylon, you tiny ran Katanga like a fucking ant farm. Use androids to bring up animals from the moon. Left them on the refinery for the Xenos. Took the eggs back down to the lab. There's a queen aboard Katanga laying those eggs. SOP says, that's when you pull out and file an insurance claim. We'll deal with Katanga later. Right now, Colonelship wants us down on LV-895. Hanukkah says some Weyland Yutani people disappeared before his group evac. Could be there's other survivors looking for rescue. You could get the details on the surface conditions from Lieutenant Ko. She'll be flying you and Herrera down. Elevator to hell dostałem. Nice. Misja olbrzymy w ziemi, desant. No, mogę porozmawiać z nią, ale najpierw wolałbym porozmawiać tutaj z kimś. Chciałem z kimś porozmawiać.
Tam mam porozmawiać z kimś. Gdzie to jest tam? Mogę wejść? Nie. Może być w takim razie. O, może tędy? Jest, dobra. I was asked to summarize Dr. Honecker's debriefing for you. He was assigned to Pala Station, a Weyland-Yutani research facility on the surface of LV-895. The Pala Station team developed weapons from Xenomorph XX-121. In particular, they explored the effects of a mutagenic agent. Xenomorphs and other test subjects were loosed by a containment breach. The majority of the staff perished. Unclear. Small amounts were delivered by the company. The science team was not told its origin. They referred to it as pathogen. As biogenetics is not Dr. Honecker's specialty, he is unable to provide details. No, his degree is in archaeology. He claims he was lured here by the promise of access to alien artifacts. Pardon. To be clear, I refer to artifacts from a technologically advanced alien civilization, not xenomorphs. Given that humanity has never recorded conclusive evidence of a tool using alien civilization, Dr. Honecker was understandably intrigued. Dr. Honecker and some of his colleagues fled Pala Station in a shuttle. It launched on a pre-programmed course to Katanga. Unfortunately, two creatures stowed aboard. They killed one, and you met the other, the mutated xenomorph he called Monica. The doctor was the only survivor. You are familiar with the xenomorph reproductive process? It was gestated within a woman named Monica. Dr. Honecker seems unwilling to discuss it further. There was discord between the science team and Weyland-Yutani's manager, Administrator Bellows. In particular, Mr. Bellows ordered the use of human convicts to breed xenomorphs. Dr. Honecker hoped we had taken his employers into custody to face charges. Should you wish to review, I will keep the information on file for you. Okej, dzięki, że tutaj mi opowiedziałaś. Ja bym chciał jeszcze pójść zobaczyć ekwipunek nowy. Yeah, I wish I could give you some extra training. I really do, but I don't want to. Herrera. Później Herrera to ogarniemy. Na razie bym chciał... Kurde, kto tutaj sprzedawał ekwipunek? Do widzenia. Tam, może tam u góry. Dobra, zobaczmy. Ty? Nie, nie wyglądacie takich, co sprzedają broń. I może być... Czy to jesteś kwatermistrzem? People don't often talk to me. Okej, nie, nie jest. Głownik Ship. No od kogo mogę kupić broń? No to już kupowałem przecież byłem w sklepie, nie? Kto to może sprzedawać teraz? Ranie. Busy. Shoo. Okej, to też nie. No kurde. Miałem ekwipunek wymienić. Mogę po prostu ekwipunek kupić, tak po prostu. Na pewno mogę coś przejrzeć, nie? To jest ok. Ciężka broń. Ja nie mam żadnej ciężkiej broni, tak by the way. Mogę tu wymienić broń? Nie mogę wymienić tej broni na inną. To mogę wymienić na inną. Większa celność, większa stabilność, mniejsze obrażenia. Wystrzelność 2-4 to jest 10. Te obrażenia słabych punktów jest wyższe o 50%. Za potknięcie 10%. Okej. Okay. No spróbujmy, zobaczymy. Amulet precyzyjny plus 20% obrażeń słabych punktów. Zasięg krytyczny plus 30. Stabilność plus 30. No, weźmy to. Powiedzmy. Magazynku nie, duży celownik nie. Kolor. Jakby kolor zmienić. Elevator to hell. Super. Mhm. Akcesoria na głowę. Okej, okay. Nie mam pytań nawet, po co mi to jest. No kurde, no gdzie ja mogę coś kupić? Tam nie. Co nie?
wątpię. Jest jakaś mapa tutaj? Mapa tego miejsca jest. Może ty... O, Armory! Tutaj było, patrz, on będzie sprzedawał. Jestem tu po zasoby. No, mam za mało. Okej, mam za mało, to mam za mało. Chyba, że moduły jakieś może. I mean, if it's illegal, I can get no problem. But if it's legal, I'll need... Przeładowanie. Jakie zestawy. Przedmioty. A, tu mogę takie przedmioty pokupować. No tak. No dobra, czyli tutaj możemy to powiedzieć, że tutaj obczailiśmy. Okej, okay, dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdźcie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostać wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście, dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptaszekami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.